Maria Blotko-Kiszka obchodzi swoje 60-lecie pracy twórczej, tak, wystawiając swoje prace w Okręgu Katowickim Związku Polskich Artystów Plastyków. Podziwiam te prace, bardzo pracochłonne, bardzo kolorowe i takie sympatyczne. Z natury jestem optymistą. Nie szukam jakichś dramatów, tylko po prostu zależy, jaki materiał mam do dyspozycji, to wtedy powstaje dopiero kompozycja. Cały czas pani się zajmuje tkaniną artystyczną. Trochę maluję też. No nie trochę, bo właściwie kończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Tak, że byłam do 4. roku w pracowni malarskiej, a potem trzeba się było zdecydować na jakąś specjalizację, albo zostać na malarstwie, albo wybrać. No, myślałam początkowo o konserwacji dzieł sztuki, ale trochę się przeraziłam matematyki, chemii. Także chemia przede wszystkim, żeby dobrać odpowiednie czynniki, żeby nie zniszczyć dzieła. Ale jak zobaczyłam, co tam robią starsi koledzy, to rzeczywiście tkanina to jest też malarstwo, tylko innego materiału. Tutaj możemy podziwiać i srebro, i czerwień, i czerń, i błękit. No, wszystkimi kolorami pani operuje. No, ale one nie mogą tak przypadkowo się tam znaleźć. One po prostu do czegoś zobowiązują. Jakaś gama musi być. Ale efekty są. No to się bardzo cieszę. 60 lat pracy twórczej to jednak jest szmat czasu. Co pani z tego okresu najbardziej pamięta jako artystka? No może lata studiów. Wtedy był wiek inny. Kontakt w Krakowie studiowałam. Tak. Miasto bardzo ładne. No początkowo uczyłam się w liceum plastycznym w Katowicach przez 5 lat. No, w Zakopanem nie byłam, tam jest bardzo dobra szkoła, była w rzeźbie, w łucznictwie, ale tam nie dotarłam. Katowice to dopiero powstało, to liceum plastyczne, także to była nowość jakaś. Pani zakochała się w tkaninie artystycznej, unikatowej oczywiście. Unikatowej, tak, ale nie porzuciłam malarstwa, cały czas równocześnie malowałam. Tak. Tutaj są, widzę, dwa obrazki te olejne. Tu jest mała przestrzeń. By się pochwalić moim dorobkiem, musiałabym mieć większą przestrzeń. No tym bardziej, że te tkaniny jednak potrzebują miejsca. Potrzebują i oddechu potrzebują. A jakie plany artystyczne na przyszłość? Tego nikt nie wie. Ale dalej będzie pani pracować. Tak, bo wtedy się czuję na właściwym miejscu. No i chyba o to chodzi, bo człowiek nie myśli o jakichś takich bardzo przyziemnych sprawach. Twórczość sprzyja. Nie muszę się denerwować polityką czy innymi problemami. I oby tak dalej, żeby się wszystko udawało, zdrowie dopisywało i żeby można było jeszcze podziwiać kolejne nowe prace pani. Takich formatów większych nie będę w stanie fizycznie dokonać. To nie jest łatwa praca, to jest dużo pracy fizycznej. Przecież ja tę większość tych prac wykonywałam z tak zwanych odpadów. Trzeba było to wszystko przyciąć, tych skórek dużo trzeba było, no to trudno powiedzieć. Bo te materiały to się stąd brało, że był u nas w Polsce międzynarodowy plener tkacki, gdzie patronatem były zakłady w Gorzowie Wielkopolskim. No i zapewnili nam materiał, odpady z produkcji. Jakiś dostęp do materiałów był i nie trzeba było gonić za tym. No, wtedy nie było tak łatwo. Chcąc kupić coś, trzeba było, nie wiem, później pracowaliśmy z mężem, mąż był malarzem, jako projektanci przemysłowi. Dzięki temu mogliśmy sobie kupić po prostu te odpady. To były śmieszne pieniądze, no ale trzeba było na wszystko mieć pokwitowanie. To życzę wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, żebyśmy mogli znowu podziwiać, tym razem może więcej olejnych obrazów. Bo fizycznie łatwiej jest mi pokonać ten trud malowania.
Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Na wernisażu 60-lecia pracy twórczej Marii Blotko-Kiszka spotykam zastępcę naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Katowicach, Jowitę Hercik. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję tutaj organizatorom za zorganizowanie takiej wystawy w centrum Katowic, właściwie w miejscu, które jest taką ikoną naszego miasta i z jednej strony prezentujemy pracę młodych twórców, którzy dopiero wchodzą w ten taki świat artystyczny, a z drugiej strony właśnie oglądamy pracę pani Marii Blotko-Kiszki, która jest, no można powiedzieć, chyba takim prekursorem, jeżeli chodzi o wzornictwo, o właśnie prace, które są związane tutaj z włóknem, które są związane też z malarstwem. Wielkie wrażenie, ponieważ są monumentalne, są piękne, kolorowe, duże, no a przede wszystkim są niesamowicie, jak dla mnie, bardzo takie wrażliwe. Jest to twórczość bardzo kobieca, bym powiedziała, jeśli tak można powiedzieć, bardzo wrażliwa, no i pełna takiej ekspresji. Przyglądając się tym pracom, trzeba stwierdzić, że musiała się ta artystka bardzo napracować. Tak, ja myślę, że prace są niesamowicie właśnie takie czasochłonne, precyzyjne. Sądząc po też okresie, kiedy artystka tworzyła, to myślę, że też nie były to łatwe prace, jeżeli chodzi w ogóle o zdobycie materiału, więc tym bardziej trzeba docenić to, że te prace są nieprawdopodobnie żywe, plastyczne, piękne. No cóż, obcowanie wśród takiej sztuki to po prostu przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę oczywiście wszystkim tutaj mieszkańcom Katowic, żeby przyszli do galerii i również przeżywali taką wspaniałą sztukę jak ja. Dziękuję. Dworcowa 13 ZPAP, Galeria Art Nova 2. Dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję.